Cześć, w tym krótkim materiale chciałem w skrócie pokazać Wam 5 najbardziej popularnych błędów w pływaniu. Zapraszam. Zbyt nisko ułożona głowa to ryzyko nieświadomego wpłynięcia na kogoś bądź uderzenia w ścianę. Tracimy także poprawną pływalność. Natomiast głowa ułożona zbyt wysoko byłaby dobra dla ratownika WOPR, który przez cały czas musi widzieć topiącego się, lecz w pływaniu to nie przejdzie. Poprzez podniesioną głowę opadają nasze biodra i zbytnio wyginamy się do tyłu, na czym oczywiście traci nasza pływalność, a co za tym idzie szybkość naszego płynięcia. Z takim ustawieniem nóg także jest ciężko o wysoką pozycję bioder na wodzie. Prędkość pływania także będzie wytracana poprzez boczne kopnięcia, a nie stricte te napędzające nas od tyłu. Jeżeli jedyne co pamiętasz z swojego spotkania z pływaniem to słowa instruktora nogi proste, a twoje nogi do kraula wyglądają mniej więcej tak, to za bardzo wziąłeś sobie tę radę do serca. Mała mobilność w stawie skokowym może powodować trudności w prawidłowym kopnięciu i wychodzi z tego tak zwana kaczka. Jak widać na nagraniu walczyłem dzielnie, lecz zobaczcie, że tak naprawdę nie przesunąłem się prawie wcale, a straciłem naprawdę bardzo dużo energii na to ćwiczenie. Jeżeli nasze nogi są zbyt nisko, to będą tam także i biodra. Zatem cała nasza pozycja zamiast być niemalże pozioma, dewaluuje w pozycję, która tak naprawdę nas spowalnia i męczy nasz odcinek lędźwiowy. Dlatego tak ważna w pływaniu jest pozycja bioder. Ostatnim błędem jest to, że nie możemy zatrzymywać się tak naprawdę na jednym ćwiczeniu bądź przyrządzie do ćwiczenia. W nauce pływania jedną z najważniejszych rzeczy jest progres, dlatego jeżeli jesteś na tyle zaawansowany, aby przejść z makaronu na deski, zrób to. Jeżeli z dokładanki na przekładankę, zrób to. Nie zatrzymuj się po prostu na jednej technice bądź przyrządzie do pływania, które akurat lubisz. Zazwyczaj to właśnie te ćwiczenia, których najbardziej nienawidzisz, stają się tymi, które najbardziej pomagają.